Dzień dobry, dziennik numer 5. Ewa, dzieje się z tej strony, a dzieje się naprawdę dużo w tym tygodniu. Oslo łagodzi obostrzenia, a Sarpsborg i Halden zaostrzają środki kontroli zakażeń. Od środy 3 lutego stolica zaczyna funkcjonować ze złagodzonymi obostrzeniami, choć nie można nazwać tego powrotem do normalności. Szkoły podstawowe zmieniają kolor z czerwonego na żółty, ale gimnazja, licea i uniwersytety kontynuują nauczanie domowe. Zostały otwarte niektóre sklepy, ale galerie i duże centra handlowe dalej są zamknięte. Dyrektor FHI Kamila Stoltenberg zdaje sobie sprawę z tego, że ludziom ciężko przystosować się co chwilę do nowych zasad, ale dziękuję mieszkańcom Norwegii za zrozumienie i zaangażowanie się w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W Sarpsborg i Halden wykryto brytyjską mutację koronawirusa. Już w niedzielę Halden ogłosiło lockdown i poprosiło władzę o wprowadzenie dodatkowych środków zapobiegawczych, by móc kontrolować mutację. Tym samym od poniedziałku Sarpsborg i Halden trafiły do rejonu z największymi obostrzeniami, to jest do pierścienia pierwszego. Ponad 600 mieszkańców Jerdrum może wrócić do swoich mieszkań. W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia w gminie osunęła się ziemia. Na osuwisku zginęło 7 osób, a do dziś 3 osoby uważa się za zaginione. W poniedziałek policja z Jerdrum i norweska Dyrekcja Zasobów Wodnych i Energii NWE ogłosiły, że 600 z 800 mieszkańców może wrócić do swoich domów. Nie wszyscy jednak chcą wracać. Wielu obawia się, że może dojść ponownie do osunięcia ziemi. Chcemy zobaczyć więcej raportów, więcej dowodów, że to miejsce jest bezpieczne. W domu musimy czuć się bezpiecznie. Nie możemy się wciąż bać, mówi Else Skare Eriksen. W związku z obostrzeniami i lockdownem w Norwegii Wschodniej oraz obowiązkiem korzystania z biur domowych, wielu Norwegów zdecydowało się na wyjazdy na swoje działeczki. Do tak zwanych hyttekontur. Stało się to zjawiskiem bardzo popularnym. Bent Høie, minister zdrowia, zaleca, by na hyty udawać się wyłącznie z domownikami i unikać kontaktów z innymi ludźmi. Na stronie Regjeringen możemy przeczytać także, że osoby podróżujące do hyt proszone są o zrobienie zakupów w swojej gminie zamieszkania i nie odwiedzania restauracji w miejscu, w którym mają domek. Mutacja w Ulvik. W czwartek w ubiegłym tygodniu gmina Ulvik po raz pierwszy zgłosiła 2 potwierdzone przypadki infekcji koronawirusem. Łącznie od początku pandemii wykryto tam 28 przypadków, z czego 5 okazało się być brytyjską mutacją. 2 osoby z mutacją były poza granicami w ciągu ostatnich 14 dni i podwójnie przeszły test negatywnie. Wygląda więc na to, że choroba wykluła się po przebytej kwarantannie. Kolejnych 2 chorych na mutację to uczniowie szkół w WOS. Co oznacza, że mieli kontakt z wieloma osobami i nie jest wykluczone, że zmutowany wirus został rozprzestrzeniony. Gmina Hardanger, FAM, została zamknięta po wykryciu zmutowanego wirusa w środę. Burmistrz mówi, że spodziewa się więcej infekcji, a ponad 300 osób zostało poddanych kwarantannie. Pierwsze przypadki wykryto w sobotę, a w środę kolejne 4 osoby zostały potwierdzone pozytywne. Gdy jeden z przypadków okazał się być brytyjską mutacją, bardziej zaraźliwą, gmina postanowiła podjąć szerokie działania. Według stanu na dzień 4 luty 2021 zaszczepiono już pierwszą dawką 165 515 osób w Norwegii. Drugą dawkę otrzymało już 30 066 osób. A więc mamy już więcej zaszczepionych pierwszą dawką niż osób, które od początku pandemii zachorowały lub miały wynik pozytywny testu na koronawirusa. Król Harald i królowa Sonja zostali zaszczepieni na koronawirusa. W czwartek Pałac Królewski poinformował, że 83-letni król Harald i królowa Sonja otrzymali drugą dawkę szczepionki. Rząd zaoferował rodzinie królewskiej szczepienia w oparciu o ich rolę. Cieszymy się, że przyjęli tę ofertę, tłumaczył Bent Høie. NAV opublikował analizę sytuacji na 2021 rok. W sprawozdaniu odnosi się do największych trendów społecznych, które będą wpływać na obszar pracy do 2035 roku. Dla NAV ważne jest, by być na bieżąco z rozwojem społecznym, abyśmy mogli sprostać potrzebom i wykorzystać możliwości, które nadejdą w najbliższych latach, mówi dyrektor do spraw pracy i opieki społecznej Hans Christian Holte. Do 2035 roku NAV spodziewa się niskiego bezrobocia wśród osób z wykształceniem zawodowym i wyższym. Oznacza to, że pracodawcy będą zmuszeni walczyć o zdobycie odpowiednich, wykwalifikowanych pracowników. Oczekuje się, że największy będzie niedobór siły roboczej, szczególnie wśród specjalistów zawodowych, szczególnie w służbie zdrowia. Policja i Barnevern przepraszają. Rzeczywiście nie zrobiliśmy wystarczająco dużo. Chodzi o sprawę Stineke Reksten, która sama zebrała materiał dowodowy przeciwko swojemu oprawcy. Mimo zgłoszenia i przedstawionych dowodów, policja nie ujęła sprawcy. Dopiero po 10 latach, jesienią ubiegłego roku, 51-letni mężczyzna z Inlandet został zatrzymany i skazany na 12 lat za gwałt i napaść na 5 dziewcząt.
W tym tygodniu został ogłoszony raport audytu generalnego, który wykazuje, że zdolność norweskiej policji w rozwiązywaniu przestępstw internetowych ma wiele poważnych słabości. Coraz większy odsetek przestępstw popełniany jest w internecie, a policja nie jest w stanie nadążyć za rozwojem sytuacji, uważa Biuro Audytora Generalnego i zwraca uwagę, że cyberprzemoc wobec dzieci i młodzieży rośnie. To samo dotyczy naruszeń danych i oszustw internetowych. Raport pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak policja opublikowała sprawozdanie krytykujące ostatnio przeprowadzoną reformę policji. Milenialsi pokazali grubym rybom i rekinom, że są dużą, dobrze zorganizowaną siłą. Grając na shortach, spekulacyjnie zwiększyli wartość akcji GameStop o ponad 1600%, wywołując sztorm i trzęsienie ziemi na giełdach. Dzięki zorganizowanej akcji fundusz Melvin Capital Management, który rozpoczął rok z 12,5 miliarda dolarów na plusie, w ciągu niecałego miesiąca może pochwalić się stratą rzędu 30%. Cytując Gordona Gekko z filmu Wall Street, kiedyś chciwość była dobra, dziś wydaje się już legalna. Strasznie wysokie ceny prądu. Kilowatogodzina energii elektrycznej kosztuje ponad 2 korony, bez opłaty sieciowej i opłat. We wtorek cena kilowata osiągnęła szczyt 1,52 korony. Między 8 a 9 rano. Tylko 10 razy wcześniej cena energii elektrycznej była wyższa w Oslo. Ostatni raz w 2018 roku. Przygotujmy się na ogromne rachunki za styczeń, a jeszcze większe za luty. Troszkę sportu. Reprezentacja Norwegii wygrała konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Drugie miejsce zajęli Polacy, trzecie Niemcy. Norwedzy w składzie. Marius Lindvik, Daniel André Tande, Robert Johansson oraz Halvor Egner, Granerud. Łeb w łeb walczyli z Polakami w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. W finale Norwegowie utrzymywali prowadzenie w konkursie i odnieśli tym samym pierwsze drużynowe zwycięstwo w obecnym sezonie Pucharu Świata. W konkurencji indywidualnej króluje Halvor Egner Granerud, który w ostatnich tygodniach wygrał odpowiednio 7 i 8 konkurs Pucharu Świata w sezonie 2020-2021. Halvor zwyciężył także w minicyklu Willingenskicks i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 1206 punktami. Na drugim miejscu jest Niemiec Markus Eisenbichler z 888 punktami. Trzecie i czwarte miejsce zajmują Polacy Kamil Stoch i Piotr Żyła. 6 Bułgarów zostało niedawno aresztowanych z fałszywymi paszportami i pieniędzmi. W jednym z paszportów na zdjęciu był Sylvester Stallone. 6 mężczyzn jest częścią gangu przestępczego specjalizującego się w fałszowaniu pieniędzy i dokumentów. Zostali aresztowani podczas wspólnej operacji Europolu, tajnych służb i bułgarskiej policji, podczas której skonfiskowano fałszywe banknoty o łącznej wartości 8,2 miliona koron. Jeśli chcesz najpierw ukraść czyjąś tożsamość, może niekoniecznie udawaj jednego z najsłynniejszych ludzi na świecie, radzi Interpol. W czwartek traktor wjechał na lód na jeziorze Eiren w Enebak. Lód pod traktorem załamał się i traktor zatonął. Wystawał mu tylko dach. Kierowca traktora jechał pod wpływem narkotyków, a także złamał zakaz ruchu samochodowego w rezerwacie przyrody, jakim jest jezioro Eiren. Dlatego podlega też surowym regułom. Kierowca musi również zapłacić za usunięcie ciągnika i musi to zrobić jak najszybciej, by nie doszło do skażenia, mówi Marstedt. Amerykanie wyraźnie zazdroszczą Norwegii ilości samochodów elektrycznych i w tym roku Will Ferrell przyjedzie do nas amerykańskim wozem na baterie promować Super Bowl. General Motors chce, aby Stany Zjednoczone zdetronizowały Norwegię w ilości posiadanych pojazdów elektrycznych na mieszkańca, a gigant motoryzacyjny zatrudni Willa Ferrella, Kenana Thompsona i Avkfafine, aby z humorem przekazali tę wiadomość w reklamie marki na Super Bowl 21. Zabierają ze sobą Cadillac Lyrica i GMC Hammera do Norwegii i chcą pokazać Norwegom przyszłość bezemisyjnej motoryzacji. Ha, 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 może się czegoś przy okazji nauczą. No way, no way, knock, knock, it's America, and we're gonna punch you in the face. No way, gonna destroy you, Norway. A teraz coś na weekend. Norweski klasyk. Knudsen og Ludvigsen 2, dostępny już online. Od poniedziałku wielki hit kinowy dla widzów w każdym wieku. Jest się z czego pośmiać i będzie co pośpiewać. Przy okazji podszkolić język norweski. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiamy Was serdecznie. To były wszystkie wiadomości, które na dzisiaj przygotowaliśmy. Zespół Dzieje się zaprasza za tydzień. Ojej!
Teraz wszyscy będziemy śpiewać Dumo Daily. Do widzenia. Pozdrawiam serdecznie.